Panie pośle, dzisiejsza pana wizyta. No i przy okazji, no nie trudno nie zapytać o jedną rzecz, która wczoraj no, zatrząsła troszkę tym miastem, czyli pomysł referendum odwołania burmistrza Stanisława Maciaszka z tej funkcji, którą sprawuje trochę ponad rok. Jaka jest pana opinia na ten temat? I później na końcu prosimy taką krótką odpowiedź. Czy jeśli pan stanąłby przed kartą głosowania z pytaniem, czy jest pan, pani za odwołaniem burmistrza miasta Koła, zaznaczył pan tak czy nie? Szanowni Państwo, burmistrz Stanisław Maciaszek był kandydatem Prawa i Sprawiedliwości. Także ma pełne poparcie i pełen mandat społeczny, bo został wybrany w wyborach demokratycznych i to mieszkańcy i wyborcy dali mu zaufanie. W związku z tym pełni tą funkcję. Jego poczynania zmierzają ku reformie spółek i naprawy pewnych spraw w mieście. A że grupa, która złożyła wniosek o odwołanie, jakby jest stroną, część tych osób na tej liście jest stroną wobec burmistrza. Są to ludzie, którzy zostali albo pozbawieni pracy w wyniku przekształceń. Wydaje mi się, że nie wiem, jak oni by się zachowali, jakby dalej pracowali. W związku z tym Prawo i Sprawiedliwość popiera nadal naszego burmistrza, bo jest to burmistrz wybrany w demokratycznych wyborach i takie stanowisko nasza partia ma do dziś. Czyli zaznaczyłby pan okienko? Jeżeli by doszło w przyszłości do wyborów, czy do referendum, to zaznaczyłbym oczywiście, żeby dalej burmistrzem był Stanisław Maciaszek, bo takie stanowisko jest naszej na Prawa i Sprawiedliwości, który desygnował Stanisława Maciaszka na burmistrza. Czy według pana, bo ma pan duże doświadczenie samorządowe, okres tego półtora roku, od kiedy Stanisław Maciaszek zasiadł w roli burmistrza do dzisiaj, to jest wystarczający czas, żeby faktycznie wymiernie ocenić te zmiany? Nie, uważam, że zbyt krótki okres. To nawet przejęcie budżetu po poprzedniku i pewne zmiany wymagają dłuższego czasu. Także ten rok sprawowania pełen władzy jest jeszcze za krótkim czasem, żeby oceniać jego dokonania. Myślę, że kadencja czteroletnia jest takim okresem, którym możemy mówić, coś zrobił lub nie zrobił, lub dobrze rozwinął działania w tym mieście lub zaniechał. Inicjatorzy dzisiaj podczas konferencji prasowej stwierdzili, że w Kole panuje powszechny strach. Strach przed zmianą, strach przed powiedzeniem tego, co się myśli na temat władzy. Bo pan kontakty wśród samorządowców, ale wśród zwykłych ludzi. Czy faktycznie jest ten strach? Czy faktycznie aż tak duża grupa mieszkańców jest przeciwna działaniom burmistrza? Dobre pytanie, panie redaktorze. Można by porównać to do sytuacji ogólnokrajowej. Najlepszym dowodem jest to, że grupa ludzi może złożyć wniosek o referendum, o odwołanie burmistrza. Czyli mamy demokrację, wolę ludu. Jeżeli jest jakaś grupa, jeżeli przekonają mieszkańców, mieszkańcy, wyborcy wybrali włodarza miasta, tak samo mogą go odwołać. W związku z tym, nawet na szerszym szczeblu, byśmy powiedzieli tu politycznym, w naszym kraju mamy demokrację, czyli wolę ludu. Także życzę wszystkim, aby ta demokracja była tak zachowana jak do tej pory. Każdy może powiedzieć i wypowiadać się, czy w mediach, czy w prasie. Także ja tutaj nie widzę żadnych przeszkód, że jakiekolwiek ograniczenia są lub strach. Nie mam. To jest pojęcie takich paru osób, którzy są jakby stroną, to co już podkreśliłem, do burmistrza lub w procesach sądowych lub w sytuacji w związku z pracą. A czy przez ten rok, obserwując poczynania naszego burmistrza, zauważył pan pewne sytuacje, pewne decyzje, które może pan zrobiłby inaczej, które uważa pan, że to był błąd, a może było postąpić inaczej? Ja powiem w ten sposób, że na decyzję pana burmistrza nikt nie wpływa, ani partia, czego jest dowodem,
ani zarząd powiatowy, którego jestem pełnomocnikiem. W związku z tym są to jego decyzje i on ma świadomość, że odpowiada za to. Ale to, co czyni, nie czyni na pewno przeciwko miastu, tylko dla miasta, aby naprawiać, rozwijać nowe pomysły, nowe inicjatywy, sprowadzać do naszego miasta, a nie przeciwko mieszkańcom. Jednym z postulatów tej grupy była zła polityka finansowa, to raz, i zła polityka kadrowa. Zła polityka finansowa, no jeżeli się przyjmuje zobowiązania po poprzedniku i trzeba realizować to, i trudno, każdy z nas wie w budżecie domowym, że jeżeli mamy tyle pieniędzy, na ile nam starcza, to musimy sobie wyobrazić, że nowe posunięcia są tylko ściągnięciem jakichś środków, ściągnięciem inwestorów, a nie da się z tych pieniędzy, które trzeba spłacać, inwestycje typu basen i inne zobowiązania, przedszkole, obsługiwać to wszystko. W związku z tym potrzeba czasu. Nie da się tego zrobić w rok. A gdybyśmy mieli zabawić się we wróżbitów, jak myśli pan, jaki będzie wynik referendum? I czy w ogóle do niego dojdzie? Bo to jeszcze trzeba spełnić parę formalnych warunków. Szanowni Państwo, to wszystko można powiedzieć jednym słowem. Demokracja, wola ludu. Jeżeli mieszkańcy miasta Koła zdobędą i uznają, że już należy zmieniać włodarza miasta, bo zbyt wolno te zmiany, które sobie wyobrażali, zmieniają się, ale ja myślę, że mieszkańcy obdarzyli zaufaniem pana burmistrza Stanisława Maciaszka i dadzą mu dokończyć tą kadencję w pełni. Dzisiaj próbowaliśmy również skontaktować się z biurem wyborczym w Koninie, jednak nie zostaliśmy nikogo. Być może pan dysponuje wiedzą, co wiąże się z obsadzeniem na jakiś czas chociażby komisarza w mieście. No w tej chwili nic nie grozi, aby komisarz zasiadł, bo wszystko się toczy zgodnie z prawem i nie widzę tutaj potrzeby ingerencji komisarza. Ale gdyby doszło do... No to po prostu kwestia sprawowania na okres do dnia wyborów powołuje się komisarza, aby zawiadywał i wyborami. Głównie chodzi o ten czas wyborczy. A gdyby miał pan teraz doradzić panu burmistrzowi, jakie kroki powinien burmistrz wykonać? Do ludzi być może, aby również przedstawić swoje racje. Myślę, że przedstawić ten plan, który już dokonał w minionym roku, czy półtora roku, i również zamierzenia. Stan finansowy miasta Koła, jaki jest na dzień dzisiejszy, jaki przejął, rzetelną ocenę. Bo tylko rzetelna ocena daje zrozumieć i wypracować stanowisko wśród mieszkańców miasta Koła. Czyli podsumowując, burmistrz ma pana poparcie i całego Prawa i Sprawiedliwości, jeśli chodzi o struktury powiatu. Tak, oczywiście. Prawo i Sprawiedliwość desygnowało pana kandydata wtedy na burmistrza, a teraz współpracujemy razem i popieramy te działania, które on poczynia.